Jesteś tu właścicielem? Nie, tylko menadżerem. Kiedyś to faktycznie był mój klub. Kupiłem go tanio, zaraz po awarii, licząc, że uda się to wszystko rozkręcić. Niestety tak się nie stało. W końcu udało mi się go sprzedać, a nowi właściciele zatrudnili mnie jako menadżera. Dzięki zastrzykowi gotówki udało się wyprowadzić lokal na prostą. Teraz jesteśmy jednym z bardziej trendy lokali w Newport. VIP-y zjeżdżają do nas z całego świata, przylatują, imprezują i wracają do siebie następnego dnia rano. Co ciekawe, 10 lat temu była tu popularna kawiarnia studencka, Fringe Cafe. Pracowałem w niej jako barman. Ta okolica była doskonałym miejscem do życia. Mieliśmy ją za pępek świata i była nim przez chwilę. Ale to był inny świat w innych czasach. Awaria tak wiele zmieniła, wszystko zmieniła. No właśnie. Wszystko się zmieniło. Całe życie spędziłeś w Wenecji? Czasami tak się właśnie czuję, ale nie. Przyjechałem tu do szkoły, gdy miałem 19 lat. Tutejsza akademia, Wenecka Akademia Sztuk Plastycznych, była słynna. Wciąż jest, choć teraz z innych przyczyn. Wtedy była najlepszą uczelnią artystyczną w całym mieście. Po awarii mieszkałem przez pewien czas w centrum. Musiałem się jak najbardziej oddalić od Wenecji. Ta okolica zeszła w ciągu ostatniej dekady na psy, jeszcze bardziej niż reszta Newport. Nie mieszkam tu już. Nikt tu nie mieszka, jeśli ma jakikolwiek wybór. No w sumie trudno się dziwić, jak ta okolica tak wygląda. Co studiowałeś na akademii? A co mi tam? Powiem ci, tylko obiecaj się nie śmiać. Balet. Niemożliwe. Byłem młody, wierzyłem, że jeśli się odpowiednio przyłożę, to mogę robić wszystko. Taką miałem wiarę w siebie i w ten świat. Kiedyś jednak wiara musi przegrać w starciu z brutalnymi faktami składającymi się na nasze życie. Starałem się tam utrzymać przez jakiś czas, ale z forsą było krucho. Musiałem w końcu zrezygnować z nauki i poszukać roboty. W takiej sytuacji trzeba spojrzeć w oczy faktom i temu, że twoje życie nie będzie wyglądać tak, jak sobie to wymarzyłeś. A te marzenia, sny, już się nie liczą. Tracisz wiarę, ale żyć przecież trzeba. Poza tym tak źle na tym nie wyszedłem. Jestem zadowolony z tego, jak potoczyło się moje życie. Zarzucenie własnych marzeń nie musi wcale być czymś złym. Tak, i tutaj mamy pierwszą z takich, moim zdaniem, sprzeczności, ponieważ Charlie w pierwszej części nie studiował baletu, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, tylko po prostu tańczył. Ja wiem, że balet jest jednym z rodzajów tańca, i być może to był właśnie balet, to co on wtedy robił, ale wtedy, jak on o tym opowiadał w pierwszej części, to wydawało mi się, że to jest bardziej jakiś, no nie wiem, taniec ewentualnie współczesny, towarzyski, czy coś w tym guście, że niekoniecznie balet. Jakoś mi to kompletnie do Charlie'ego nie pasowało, natomiast dlaczego on tutaj powiedział, że to był akurat balet, a nie taniec? Tak jak to powiedział w pierwszej części, no to jest dla mnie zagadką i ogólnie niefajnie, no bo zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. No, balet nie jest zły, ale cóż, moje wyobrażenia były o tym zupełnie inne. No, dobra, ale to już zostawmy i w sumie idziemy. Dzięki, Charlie. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co, mała. Daj znać, czy znalazłaś kumpla. Ale miłe jest to, że praktycznie mogliśmy się tego wszystkiego dowiedzieć, że mogliśmy z nim porozmawiać na temat przeszłości. Zwłaszcza dla tych jest to ważne, którzy przechodzili pierwszą część. No, bo to są takie wspomnienia również dla tych osób, dla mnie. Na szczęście razie nic nie jest. Wygląda na to, że planował włamanie do hotelu Victory zeszłej nocy. Nic więcej nie wiem. Muszę za nim iść. Może wciąż tam jest.
No, to idziemy w takim razie do tego hotelu Wiktory. O, coś tu jest. Zapachowe. Wanilia i szampan? Tanich alkoholi to tu na pewno nie sprzedają. Możemy się w sumie jeszcze rozejrzeć po okolicy. Drzewko bonsai. Podoba mi się ten japoński motyw lokalu. No, całkiem fajny, natomiast kompletnie inny od właśnie w poprzedniej wersji, czyli Fringe Cafe, gdzie była kawiarnia studencka właśnie. Zupełnie inaczej to wygląda. Dobra, ja wiem, coś tu jeszcze jest. Drzewko bonsai. Chyba nie. Dobra, no to wychodzimy. Muszę zapalić światełko. Już nic nie widzę, jest strasznie szybko się teraz robi ciemno. Najlepiej to światło by było już od południa, trzeba było wyłączać. Tak, znowu wychodzimy na deszcz i ruszamy teraz właśnie do tego hotelu, w którym już byliśmy, znaczy w okolicy, którego byliśmy. Tak, to było na przełaj. Zawsze mi było szkoda, że właśnie nie mieliśmy okazji zobaczyć i porozmawiać z Fioną i Miki. Bo to też były takie postaci, które się przewijały w pierwszej części. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tak, to było tu. Tak swoją drogą wydaje mi się, że układ się trochę zmienił. Bo w pierwszej części wydawało mi się, że jak się wychodziło z hotelu Wiktory, to od razu były mosty. Znaczy z domu granicznego wtedy. Jezu. Dobra, spróbujemy najpierw dostać się w sposób tradycyjny. Brzęczyk. Brak reakcji. Okej. Zamknięte. Czyli niestety. Zero reakcji, musimy iść kanałami. Świetnie. Zejdźmy tędy. Reza, jak już cię znajdę, to najpierw cię wyściskam. A potem kupisz mi nowe buty i wielki kubeł gorącej kawy. No cóż. Kolejny ekran. Te ekrany ładowania trochę wkurzają jednak. Muszę przyznać, wcześniej mi to tak bardzo nie przeszkadzało. Teraz to faktycznie są co chwilę praktycznie. Dlaczego ciągle mówię praktycznie? Jezu. Aha, mam wcisnąć strzałkę. W górę. Okay. Znaczy strzałkę. W. Właśnie, tak właściwie. Okej. Okay. Jakieś ogrodzenie. Kłódka cyfrowa. Wygląda na stosunkowo nową. No, w stosunku do reszty. Krew. Tylne wejście. Pewnie tędy dostał się do środka Reza. Krew albo farba. Ale ja bym stawiała na krew. Okej. Okay. Da się to rozbroić? Tak. Potrząśnij. Może się zdezaktywuje. Teraz chyba dobrze by było zadzwonić. Zadzwonisz czy nie zadzwonisz? O, zadzwonisz, dobra. Słucham. Hej, to ja. Wiem, gdzie Reza był zeszłej nocy, w hotelu Wiktory. Ale potrzebuję twojej pomocy. Jasne. Czego konkretnie? Tylko spokojnie. Muszę rozprawić się z Kłódką. Chyba nie chcę wiedzieć. Jak ona wygląda? Czarna, nijaka. Z niebieską diodą i małym ekranem. Standardowa kłódka, bez klawiatury, więc pewnie otwierają klucz. Da się to zhakować? Przykro mi, kocie. Takich przedmiotów raczej nie podłącza się do sieci. Działają na częstotliwościach krótkiego zasięgu. Musisz mocno się do niej zbliżyć i mieć wytrych. Wytrych? Jaki wytrych? Jeśli nie jest jakoś wyjątkowo dobrze zabezpieczona, to każdy w miarę nowoczesny powinien wystarczyć. Nie powinna być zbyt solidna. Zwykła kłódka na ogrodzeniu. W
takim razie powinien wystarczyć każdy wytrych. Byle działał na wielu częstotliwościach i miał uniwersalny interfejs. Większość z nich ma. Postaram się jakiś znaleźć. Dzięki, Liv. Okej, czyli musimy mieć wytrych. Tak tradycyjnie bardziej. A praktycznie jedyną osobą, z którą mogliśmy coś pohandlować, ewentualnie coś dostać, był pan Chińczyk. Więc do niego się wrócimy. Tak, i znowu przez kilka ekranów ładowania po drodze. Dobrze, że te ekrany nie trwają długo. Ja nie pamiętam, jak właśnie kiedyś, jak przychodziłam to za pierwszym razem, wydawało mi się, że ekrany trwały dłużej. W sumie miałam chyba słabszy sprzęt niż teraz. Do Chińczyka. No, kawałek drogi to jest, mimo że tutaj są dwie ulice na krzyż. No, naprawdę, wydawało mi się, że kiedyś, jak się wychodziło z domu granicznego, były od razu mosty. Ale może coś tam pomijali. Chociaż nie wydaje mi się, żeby pomijali, bo April od razu wychodziła z tego miejsca z ławką do mostów. A jeśli tak, to znaczy, że zmienili układ. Hej, ty! Chodź tu! Ty dobra, przyjść, idę już. Ty kupić! Najlepszy sklep w Wenecji! Cześć! Cioś za niespodzianka! Ona jest z powrotem! Potrzeba coś? No tak, jeszcze żyję. Muszę otworzyć kłódkę. Och, to ekscytujące! Łamanie! Doskonale, doskonale! Nie trzeba wyjaśniać. Ja nikomu nie powiem, ale pomóc nie mogę. Wszystkie wytrychy sprzedane. Mówiłeś, zdaje się, że masz wszystko poza narkotykami. A, zabawna dziewczyna! Lubię cię! Dobra, dobra, może mam coś dla ciebie? Odnawiany, ale dobry jak nowy, nawet lepszy. Otworzy większość zamków z ostatnich 15 lat. Biorę. Ile kosztuje? Czekaj, czekaj. Może ja wyglądam jak nędzny starzec, którego można wykorzystać, ale to nie jest tanie. Jedyny, jaki mam. Ty dobra klientka, ale wytrych jest w Wenecji cenniejszy od pieniędzy. Zaczyna mnie wkurzać. No dobra, ostatnio błagaliśmy ciągle, no to może teraz trochę się pozłościmy. Mówisz, że coś masz, ale nie chcesz mi tego sprzedać? Wielkie dzięki. Chwila, lubię cię, masz jaja. Chcę pomóc, może zrobimy handel? Nie mam nic na wymianę. Mam tylko komórkę. Nie chcę komórki, mam za dużo. Tanie, z kim, najwyższa jakość. Więc co chcesz w zamian? Pomóż mi. Komórka nieciekawa, ale klienci przeweliźliwieni. Chcą być niewidzialni. Gdybym mógł zrobić, żeby ich komórki były niewidzialne. O. Czyli chodzi ci o jakąś osłonę na komórki? Tak, tak. Coś takiego wiele dla mnie warte. Na pewno dość, żebym oddał ostatni wytrych. O, to coś takiego mamy. Tylko teraz chyba musimy znowu zadzwonić do Liv, żeby ona nam to przesłała. Czy jakiś ten deseń? Zoe, to ty? Masz już wytrych? No, coś w tym rodzaju, ale nadal potrzeba mi twojej pomocy. Jasne, kocie. Słucham. Próbuję kupić wytrych od kupca, ale nie chcę za niego forsy, tylko programy. Mam programy. Czego konkretnie żąda? Pamiętasz tę osłonę, którą mi załatwiłaś? Coś takiego można przygotować dla innej komórki? Coś podobnego, ale nie identycznego. Twojej nikomu innemu bym nie dała, ale mam inną osłonę. Słabszą od twojej, ale i tak niezłą. Właśnie ci ją wysyłam. Na pewno się z nim dogadasz, gdy to zobaczy. Niezły programik. Dostałam. Dzięki, Liv. Jesteś świetna. Masz rację, kocie. Powodzenia i do usłyszenia. Dobra. Słone mamy, to możemy handlować. Ty już z powrotem? Masz coś na wymianę? Coś dobrego? Mam to, czego chciałeś. To mały program na komórkę. Każdą komórkę. Ukrywa ją i utrudnia śledzenie jej przez podniebne oko. Ciekawe. Trudno coś takiego znaleźć. Pokaż. Przegram ci go. Ciekawe, gdzie go przegra.
Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra rzecz. Skąd to masz? Nigdy czegoś takiego nie widział. Klienci się ucieszą. Dobrze. Dobijemy targu? Tak, tak. Mam i umowę. Oto twój wytrych. Przyjemność po mojej stronie. Duża przyjemność. No. Mamy wytrych. Wytrych. Więc... Chodź, kup pracać. Najlepsze towary w Wenecji. Od najlepszego kupca w Wenecji. Ja bym powiedziała nawet jedynego w tej okolicy. Teraz bez problemu powinniśmy się dostać do tej kłódki. Tylko tam zdaje się była też jakaś minigierka. Nie pamiętam już, na czym ona polegała. Więc zaraz to obczajmy. Aha. To zaraz. Aha, to tak działa. Rozumiem. Czyli trzeba ustawić symbole w ten sposób, żeby one się tu połączyły w obu rzędach. Żeby były takie same, tak jak tu jest właśnie. Tu potrzebujemy tego. Więc to musi się zamienić w tym miejscu. Wtedy będzie dobrze. A, tu potrzebujemy czegoś takiego. Tu czegoś takiego nie ma. A z drugiej strony potrzebujemy takiego kwadratu. Okej. Okay. Dobra, teraz tu potrzebujemy czegoś takiego, a tak, z drugiej strony pasuje i tu pasuje. Wow. Okej, okay. Nie, to nie było zbyt trudne. Zresztą tu nie ma trudnych zagadek, to nie jest najdłuższa podróż, tu nie ma. Nie ma prawie w ogóle zagadek. Jak już są, to niezbyt wymagające. Tak, i tu będziemy mieli pewien problem. Dobra, tam mi zapisało grę, mam nadzieję. Zaraz. A, tak, bo tam jest pies, widzicie? On leży. I trzeba się dostać do tamtej szopy. Najlepiej. Tak, już gra nam pokazuje, co mamy zrobić. Przyzwyczajony do pociągu. Mimo całego hurgotu nawet nie drgnął. Tak, i to jest problematyczna sekwencja, bo możemy się poruszać tylko w momencie, kiedy ten pociąg przejeżdża. Co jakiś czas przejeżdża. Swoją drogą to jest ten sam most chyba z najdłuższej podróży. Tam był park. Przez ten park przejeżdżał most. Przejeżdżał most. Co ja powiedziałam w ogóle? Okej, okay, możemy się w miarę poruszać. Okej. Okay. Jak ten pociąg przejeżdża i on nas nie usłyszy. Ten piesek. No, jeszcze trochę potrzebuję. Nie wiem, czy właściwie muszę się skradać, czy mogę normalnie chodzić. Ale powiedzmy, że nie będę ryzykować. Siekiera. Siekiera. Siekiera? Dobra. Dajesz tą siekierę. Okej, i teraz z powrotem.
Okej, jeszcze mogę iść. Chwila. Na początku też się tu strasznie męczyłam, bo nie wiedziałam, że ten pies nie reaguje w momencie, kiedy przejeżdża pociąg. Więc trochę się męczyłam. No ale w miarę idzie, to łatwo przejść. Te drzwi wyglądają na nowe. Jest też na nich krew i odciski jakichś dłoni. Nawet nie drgnie. Tak, i tu musimy wykorzystać naszą wspaniałą siekierę. Dlatego po nią poszłam, albo nie. A to co, wytrych? Też nie bardzo. Ale teraz. Ta siekiera była w szopie w ogrodzie. Na drzwiach jest krew. Czy coś jeszcze było z tej szopy, trzeba było wziąć? Nie wydaje mi się. Nawet nie drgnie. No nie mam nic innego poza siekierą. Tej się nie da użyć. A, zniknij. Wreszcie to da z czymś połączyć. Ewentualnie komórką otworzyć drzwi. Dobra, nie. Okej. Okay. Nie drgnął. Wrócę jeszcze do tej szopy, może tam coś pominęłam. Przy okazji zobaczę, czy mogę iść normalnie. Mogę. Nie mogę. Rizas. Okej. Okay. To jest małe ostrzeżenie. Ale ja tam nic nie widziałam innego. Chyba, że mam się wrócić z tą siekierą do tego. Do głównego wejścia. Wydaje mi się, że trzeba było to. Się nie za bardzo da rozejrzeć nawet. Jakbym na coś trafiła. Jedyne co było widać, to tą siekierę. No dobra, nie da się. Nie ma tu nic. Okej, teraz będziemy błądzić. Tam wydaje mi się, że nic nie było. Psa ukatrubić siekierą raczej też nie możemy. Więc to odpada. No. No chyba, że faktycznie musimy się wrócić do początku. Wiem, że to kawałek, ale jeszcze poczekam chwilę, bo nie chcę tu zginąć w jakiś głupi sposób. Dobra. Spróbujemy po prostu wrócić do tamtych drzwi, może nie wiem, da się je wyważyć lub cokolwiek z tą siekierą. Nie pamiętam, co z nią trzeba było zrobić. Wydawało mi się, że się wchodzi tylnym wyjściem właśnie, a nie przednim. No ale... W sumie dawno nie grałam. Okej, zobaczmy. No, nie bardzo. Z wytrychem też nie. To tylko siekiera. Nie ma w niej nic niezwykłego. Coś widać przez te okna? Pewnie bardzo. Tu się nie znałeś.
Okej, okay, no to w takim razie nie wiem. Zaraz jak będę błądzić, to sprawdzę to na własną rękę, żeby was nie męczyć. Ale skoro tam się nie dało użyć tej siekiery, no to nie bardzo mam pomysł, co z nią zrobić. Chyba, że... Czekajcie, bo tu się nie rozglądałam w okolicy. Może tu trzeba coś było zrobić, powiedzmy. Z tą siekierą. Aha. No to fajnie. Przez to zabite dyktą okno przedostaje się światło. Okej. Dobra. Bez komentarza. Co to jest? Z boku jest metalowa sztaba, podłączona chyba do koła. Okej, okay, czyli musimy to posunąć, tak. Pewnie zostawiono go po ostatnich pracach budowlanych. No, ale by też wypadało tam go przesunąć chyba, bo to też okno jest tam dalej, czy nie? Chyba, że on pojedzie razem z nami. Dobra. Właśnie tam. W takim razie. O! Teraz jest posunąć. Wcześniej jakoś nie było. No i jeszcze. Teraz to mi przypomina Tomb Raidera. Przesuwanie bloków i przedmiotów. O! I teraz to powinno wejść. Chyba można to przepchnąć nawet dalej. Jeszcze dalej. Aha, no faktycznie, jeszcze dalej. Już możesz wejść, dziękuję. Okno wychodzi pewnie z piwnicy hotelu. Tak, i tu pewnie będziemy mogli użyć siekiery. Siekiera mi wpadła do środka. Co majda. Ale przynajmniej dostaliśmy się w końcu. Okej, okay, miło zapisywanie gry. Super, więc teraz zrobimy sobie jeszcze małe, krótkie cięcie i za 5 sekund do was wracam.